Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Po dość długiej przerwie, ale wracamy do Was z nowym formatem. Od teraz będziecie nas mogli nie tylko słyszeć w swoich radiach na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast, ale również widzieć nas na platformie YouTube. Dzisiaj moim gościem i Waszym jest Jakub Szpak, sportowiec, ojciec, no i Wózkowicz, Wózkers, jak możemy to nazwać? Wózkers. Wózkers. Cześć, witam. Witam wszystkich. Czyli preferujesz jednak nie osoba na wózku, tylko Wózkers, tak? Jakoś tak, dla mnie to tak potocznie brzmi tak, no jest okej, okay, no taki Wózkers. No, śmigamy sobie na wózku, to jest Wózkers. Przedstawiłam Cię jako sportowca, więc pochwal się, jakie dyscypliny uprawiasz, z jakim sportem miałeś do czynienia w ogóle w życiu i jak to wszystko się ułożyło? To znaczy, u mnie ze sportem to jest tak, że ja skończyłem szkołę szermierczą sportową. Więc jakby od małego byłem tym zaszczepiony. No i przez całe moje życie się gdzieś tam pojawiał w bardziej wyczynowej bądź mniej formie. Natomiast cały czas był, więc jakby po wypadku, gdy wróciłem do Polski, no takim pierwszym moją myślą i na tą koleją rzeczy było znaleźć sobie jakąś dyscyplinę i trenować sport. No i tak jako osoba niepełnosprawna 12 lat już w sumie tym sportem się zajmuję. Było to rugby na wózkach przez jakiś czas. Później natknąłem się w internecie, że jest możliwość trenowania kajakarstwa. Z racji tego, że przed wypadkiem gdzieś tam za juniora 5 lat też kajakarstwo trenowałem. No i tak zasiedziałem się na 7 lat w kajakach. Dosłownie. Dosłownie, no zasiedziałem się w kajaku przez te 7 lat. To co tam zdobyłem, wydaje mi się, że jak na moje możliwości trochę tego było, udało się coś. No ale przyszedł taki moment, że no jest to bardzo ciężka dyscyplina, fizycznie dość mocno katująca, więc jakby odczułem to w swoich dość mocno barkach i z kajakami dałem sobie spokój. No i teraz tak od 2 lat zajmuję się tenisem stołowym. No ale tak mówisz, jakbyś, wiesz, tak skromniutko, tam, coś tam robiłem, coś tam, ale przecież ty normalnie otrzymywałeś medale, prawda? Zdobywałeś dużo osiągnięcia. To się pochwal bardziej, skromniutko, coś tam. Wiesz, no to nie było pytanie, wiesz, w teniska na podwórku, tylko... Nie lubię się chwalić, bo gdzieś tam ktoś by chciał sprawdzić, to by znalazł. Natomiast tak, no udało mi się kilkakrotnie zdobyć wicemistrza Polski w K1 w kajaku i gdzieś brązowe medale, mistrzostw Polski. W Kanadyjce 2 konkurencje pływałem, kajaki na Kanadyjka są drobne różnice. No taki największe osiągnięcie to brązowy medal z Pucharu Świata. Właśnie w Kanadyjce. Brawo. No i teraz, tak jak mówię, no od 2 lat gram sobie w tenisa stołowego. Udało mi się już zdobyć brązowy medal mistrzostw Polski indywidualnie i razem z kolegą drużynowo brązowy medal też zdobyliśmy. No i tak leci, fajnie jest. No fajnie jest, fajnie. Gratuluję serdecznie swoich wszystkich osiągnięć. No moje takie pytanie, wiesz, bo ja sama mam tetraplegię, tak samo jak i ty, nie? I tak, wiesz, takim standardowym sportem dla tetraplegików to jest rugby właśnie. A kajaki to jest dosyć, powiem Ci, nietypowa dyscyplina, jeśli chodzi o osoby, które mają porażone dłonie i tułów. Jak sobie radzisz? Jak w ogóle skąd ten pomysł, żeby na te kajaki wejść? I czy, bo ja rozumiem, że Ty wcześniej, przed wypadkiem też trenowałeś właśnie, pływałeś na kajakach. Jak to jest wrócić na kajak po prostu do czegoś, co znasz w zupełnie innym stanie? Wydawało mi się na początku, że będę miał łatwiej właśnie, bo znam. Natomiast okazało się, że wbrew pozorom może być trudniej. Z racji tego, że właśnie znając ten sport, znając technikę, mając pewne przyzwyczajenia, pamięć mięśniową, no nagle się okazało, że moje ciało nie jest temu w stanie podołać i trzeba było zmienić tą technikę, jakby dostosować się do możliwości w danej chwili. Więc to jest taki moment, gdzie faktycznie przez pierwszy sezon z tym walczyłem. W ogóle pierwszy sezon kajaków to taki był w zasadzie bardziej badający wszystko, bo to trzeba było dobrać sprzęt odpowiednio, samo dopasowanie siodełka. Wypadłeś z łódki? To jest kluczowe pytanie. Raz się tylko wywróciłem, całkiem przez przypadek, nie ze swojej winy. Mam dobrą równowagę i nie zdarzyło mi się, wiem jak operować wiosłem, jak się podeprzeć na wodzie,
A wywróciłem się raz na konsultacjach w Warszawie, po prostu mały tor, który był źle przygotowany. Mhm. Tuż pod powierzchnią wody pływał jakiś plastikowy baniak, mały karnister czy coś, na który wpłynąłem i mnie wywróciło. I co nie było wtedy? To przyjemne, bo to była zima, może z 3 stopnie na plusie. Pływa się na kajaku, jak taka tak, jest no jak nie ma lodu, to się pływa. To nie ma, to tam to się nie gdzieś pada. Morsowałeś po prostu. Tak, no to dokładnie. Można tak powiedzieć, nie jest to miłe uczucie. Paść do takiej zimnej wody tak nagle, to miałem wrażenie, jakby mi słoń na klatce usiadł, to nie można załapać oddechu. No bo tam od razu jest support na motorówce, cię wyciągnął, wszystko okej. Okay. No natomiast się zmarzłem. A pływasz? Pływam, tak. Pływam, nie jest to dla mnie problem, nie tonę, powiedzmy, może nie tak szybko, ale utrzymuję się bezproblemowo. Pytam dlatego, że ja jestem sama tetrusem, jestem trochę słabsza od ciebie i mam taką tendencję, że jak idę do wody, to nagle zaczynam pływać jak kaczka, czyli moje tyłek, że tak powiem, jest w górze, a głowa w dole przez wyporność tych porażonych mięśni, prawda? Znaczy, ja powiem tak, u mnie to też, bo mówimy to pływanie, ja pływam tylko na plecach na przykład. U mnie jest problem, że moja ruchliwość głowy jest bardzo ograniczona, on tak tam pospawany tymi śrubami i on jest, ja po prostu kwestia pływania na brzuchu, nie odchylę głowy na bok na tyle, żeby powietrze zaczerpnąć. Mhm. Więc moje pływanie ogranicza się tylko do plecach i wydaje mi się, że na plecach jest nam po prostu łatwiej. Mhm. To jak deseczka się tam jakoś utrzymujesz łapkami, pomachamy do tyłu i pływamy, nie? No więc, ja preferuję kółko po prostu. No, więc to jest z tego tytułu ja i tak boju, sobie ja pływałem. Natomiast pytałaś też akurat, tak jak mówisz, jesteś troszkę słabszym tetrusem. I ja też nie będę tutaj mówił, no po prostu kajaki nie są dla wszystkich. Nie każdy sobie poradzi. Ja pływałam na kajaku. Co prawda takim dwie właśnie, osoby. No, mówimy, okej, okay, kajaki są dla wszystkich turystycznie. Tak, natomiast tak, jeżeli tak. ktoś chciałby... To jest w ogóle bardzo teraz ciężka, na pomysł, to po prostu, jeśli chodzi że... o te ruchy, to jest bardzo ciężka praca, tak, no nie? Tak, jest bardzo ciężka praca, sama woda to naprawdę ciągnie, natomiast też jeszcze ciągnie. Właśnie mówię, nie wygląda sobie... tak, jak się patrzy na tych ludzi, nie? Bardzo telewizorze, tak elegancko, ja usiadłam i kurczę... Nabiera energię tak, bardzo szybko. Tak. Jeszcze... Dlatego tym bardziej podziwiam, wiesz, to że właśnie ty z takim rodzajem niepełnosprawności wybrałeś akurat taką dyscyplinę, która no, dosłownie no, wymaga jakby nawet osoby sprawne, przecież to jest jakby główna praca, to jest ręce i bardzo. Ja wiem, ale wiesz co, patrzyłem też pod tym kątem, bo to co ci mówiłem, z jednej strony fajnie, że znałem, z drugiej strony musiałem się najpierw troszeczkę poprzestawiać, natomiast dochodzi kolejny jakiś tam punkcik dla mnie, czyli jakieś tam moje naturalne cechy, czyli wzrost i zasięg ramion. Tak, co jest ważne, bo wysoki, ja dość tak. długą rękę mam, więc tą wodę dość z przodu mocno łapię i wtedy ciągnę. Okej, okay, może nie mam szybkiego obrotu, ale mam długie pociągnięcia, więc gdzieś tam to coś nadrobię. Jakby pewne deficyty jestem w stanie częściowo wyrównać swoimi naturalnymi cechami, budową ciała, więc to jest tak trochę ten. Natomiast tak jak mówię, no nie jest to dyscyplina, jeżeli siedzieć będzie sobie to oglądać jakiś naprawdę słaby tetrusik i wpadnie na pomysł, tak. kurde, zostanę kajakarzem. No okej, okay, może sobie pływać dla sportu, dla swojego zdrowia będzie okej, okay, ale niech nie liczy na jakieś góry osiągnięć, tak. bo nie ma szans. Poza każdy tym musi się... są jeszcze te kategorie w każdy sportach. Się musi, że tak powiem, pogodzić z pewnymi swoimi... No. Ale zachęcam, bo to dla przyjemności, dla ten, bo... No, a jeżeli ktoś ma rycie bani na rywalizację i raczej myśli o medalach, tak. no to musi sobie szukać prawda? Troszeczkę dyscypliny bardziej dopasowanej do swoich możliwości. Tak. Ale szukać dyscypliny. Wiesz, możemy szukać dyscypliny, tylko jak to wygląda w ogóle ze wsparciem sportu osób z niepełnosprawnością? Jak to jest? Bo same chęci chyba nie wystarczą. Trzeba mieć gdzieś miejsce, w którym możemy trenować jakiegoś trenera, tak? Jakiś ekwipunek. Przecież to nie są rzeczy za darmo w cudzysłowie, prawda? To też zajmuje czas, bo przecież bycie sportowcem na pełen etat to jest bycie sportowcem na pełen etat, czyli dosłownie trzeba trenować codziennie, wyrzeczenia i tak dalej, i tak dalej. Dwa treningi więc jakby dziennie. Rozumiem, że sytuacja, wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja ze sportowcami sprawnymi, tak? Oni mają jakieś dofinansowanie, jakieś swoje... No my też, tylko że no potrzeby zawsze są większe niż to, co jest. No to nie ma co się oszukiwać i zawsze trzeba trochę drapać, walczyć o swoje i tyle. Natomiast no możliwości są, jak ktoś naprawdę chce, to wystarczy tylko wejść na stronę startu. Mamy Stowarzyszenie Sportów Osób Niepełnosprawnych, Start Ogólnopolski, Start Wrocław. Jest chyba tam 9 dyscyplin do wyboru. Z kwestią, no koniec języka za przewodnika, idziemy, pogadamy i to jest moment, to tylko trzeba odwagi i chcieć po prostu, no. Nic samo nie przyjdzie do ciebie, a internet daje możliwości szybkiego researcha zrobienia, no co, gdzie, jakie są sekcje, jakie są możliwości i można działać, to nie jest ten. I start jest okej, okay, no. Wiadomo, mówię, potrzeby są zawsze duże,
zawsze jest za mało, no ale tak jest, no, no jakbym miał to za każdym razem rozkminiać, to nic bym nie osiągnął i nie zrobił, bo zawsze się gdzieś tam drapał. Ja jeszcze przyzwyczaiłem do tego, że jako zawodnik też musiałem walczyć o swoje, nie tylko na torze już samej rywalizacji sportowej, tylko codziennego funkcjonowania. Gdzieś tam drapania o kolejne nowe wiosło, bo stare już słabsze, gdzieś tam takie rzeczy. No ja miałem no tą tak, przyjemność, że to się eksploatuje, mam fajnego szefa i ja dostałem łódkę od swojego pracodawcy. No mi zasponsorowali Kozak łódkę, na której mogłem po prostu rywalizować, się ścigać, bo powiedzmy, że ta kadrowa no była jaka była, no ale nie było to najwyższych lotów, nie? Więc to są takie tego typu jakieś tam sytuacje. Tak, myślę, że będzie to prawdziwym stwierdzeniem, kiedy powiem, że sportowiec niepełnosprawny tak naprawdę nie czuje, niczym nie różni się od sportowca sprawnego. No niczym. Jeśli chodzi o zaangażowanie. Ja też walczę z takimi, nie wiem, czy to dobre słowo nazwać stereotypami, może już to też się pozmieniało dość znacznie, bo też gdzieś tam powiedzmy mogę już ocenić te zmiany na jakimś takim już ponad dekadę odcinku, nie po roku, tylko i wiem, jak wróciłem, jak jeszcze ludzie rozmawiali o sporcie osób niepełnosprawnych, jak teraz to wygląda i tak, ale jest jeszcze gdzieś ten moment, że ludziom się wydaje, że sport osób niepełnosprawnych to jest jakiś taki na żarty, na niby, że my... Tak. To jest totalnie profesjonalny sport, tak jak każdy inny. Różnice są w sprzęcie po prostu, ale cała reszta jest wszystko to samo. Jedziemy, jest ostra orka. Ta sama zaangażowanie. Nie ma tutaj, jeżeli chcemy myśleć o jakichś tam medalach Mistrzostw Świata, Europy, a paraolimpiadzie czy coś, to nie ma to. Tu po łebkach się nic nie zrobi. To jest... Poruszyłeś teraz dwa różne tematy, które ja właśnie chcę cię o nie zapytać. Pierwsze to jest właśnie, że ludzie myślą, że ten sport jest jakiś dla zabawy. Czy ty w ogóle jako osoba sprawna miałeś do czynienia ze sportem z osób z niepełnosprawnością? W sensie, czy słyszałeś o tym, że coś takiego jest i czy miałeś jakiś pogląd na ten temat? Jako sprawny człowiek. Znaczy, no miałem, no gdzieś tam... Ja się szczerze przyznam, że ja tak kiedyś myślałam, tak? Nie, no ja tak nie miałem, bo miałem akurat gdzieś tam to zderzenie, możliwość, gdzieś tam już słyszałem. Jakby nie było, bo mówię, tyle lat tą szermierkę człowiek trenował, a jednak szermierka... To nie chodzi o to, że ja kiedyś mówiłam, że to... Myślałam, że to jest jakiś gorszy sport, tylko wydawało mi się, że jakby mają większe fory, tak? Że nie, tu nie ma czegoś tak, właśnie. Tak, ja teraz sobie z tego zdaję sprawę. To jest ciężka orka, ale właśnie, to jest ty ten profesjonalizm. Czy kiedyś pomyślałeś tak właśnie? Czy kiedyś nie właśnie, jakoby, bo tym sportem się od zawsze zajmowałem, więc wiedziałem, że po prostu jeżeli ktoś wchodzi w sport, no to... To nieważne, na jakim on jest poziomie, czy jest jakimś kozakiem, czy nie, ale zaczyna to robić, to każdy sport zaczyna się w pewnym momencie robić ciężki, bo trzeba go trenować, jak się chce poprawiać wyniki. Trzeba poświęcać dietę, dokładnie, to wszystko czas się z tym wiąże, więc dla mnie nigdy nie było, jak ktoś mi powiedział, jestem sportowcem, to mi nigdy nie zaświtało coś w głowie, no żartuje, jakimś jest na żarty, czy jakieś takie, no nie, no jest sportowcem, to znaczy, że ora, no chyba, ale że jest... to jest samo słowo paraolimpiada trochę tak mówi, nie? No bo ten przedrostek para jest jakiś taki, nie tak wiem... Tak jakby trochę olimpiada, trochę nie, też nie wiadomo, dlaczego to się nie dzieje w tym samym momencie. Przecież dlaczego sportowcy niepełnosprawni mogą startować w tym samym momencie, kiedy osoby sprawne... Logistycznie, tak, no bo to już właśnie to jest taki profesjonalizm. To nie jest tak, że przyjeżdża garstka osób niepełnosprawnych sportowców. Myślisz, że to nie jest tak, że to nie dałoby się tak zrobić? To jest cała armia ludzi ze sztabami, nie. A widzisz, nie, bo to jest ciekawy pogląd, dlatego że ja właśnie słyszę raczej w tych środowisku właśnie aktywistów osób z niepełnosprawnościami, jest coś takiego, że właśnie wszyscy mówią, że dlaczego to w ogóle jest paraolimpiada osobno organizowana, a nie ma po prostu takiego czegoś, że wszyscy sportowcy równocześnie ze sobą startują. Czyli ty jesteś przeciwko takiemu połączeniu tych obydwu olimpiad. Może inaczej, no nie powiedziałbym, że przeciwko, ale wydaje mi się, że nie miałoby to większego sensu też przede wszystkim. Mm-hmm. Raz, że właśnie cały temat logistyczny, no wyobraźmy sobie, no wiemy, ile sportowców jedzie na normalną olimpiadę, jakie to są liczby. Plus sztaby całe trenerskie, szkoleniowe i tak dalej. I wyobraźmy sobie, że na tą imprezę nagle to podwajamy, bo dokładnie tyle samo jeździ sportowców niepełnosprawnych mniej więcej. To nie są duże różnice, bo tak już jest wyspecjalizowany w profesjonalny ten sport. No i nagle to mieszać wszystko, gdzie jeszcze umówmy się, no sportowcy niepełnosprawni też mają jakieś pewne ograniczenia, tak jak mówię. Zmienia się ten sprzęt, więc musi być ten support, który im ten sprzęt rozłoży, gdzieś coś przygotuje. No i nagle ta masa tych ludzi, to no wydaje mi się, że to było za dużo, niepotrzebnie. Dwa, że też wydaje mi się, że właśnie w ten sposób
mogłoby ucierpieć rozpoznawalność, to by się zmieszało z tymi gwiazdami sportów pełnosprawnych i nagle my byśmy gdzieś tam w tle... Ja wiem, robi się, okej, ja jeżdżę na zawody, jak jeździłem kajakowe Mistrzostwa Świata, one się odbywały razem ze zdrowymi, ale że nas po prostu było nie tak dużo, były tam 2-4 biegi jakieś, i się je co ileś biegów wciskało między zdrowych, żeby popłynęli. Wiadomo, pełne trybuny, to oni nie wychodzili nagle, bo płynie, nie wiem, szybki wyścig, para kajakarzy, to tam nikt nie znikał z trybun czy coś wtedy. I właśnie to jest, i to można zrobić na takich, przy jednej dyscyplinie. No ale nie przy olimpiadzie, to moje, no nie. Nie chciałbym nawet, to mówię, to by zamęt straszny zrobiło. Czasami uważam, że w naszym środowisku tych aktywistów osób z niepełnosprawnościami czasami po prostu tak... Idziemy za daleko. Naprawdę, to już zjadamy własne ogon. Takie właśnie rozkminki to jest jak z tak zwaną tą poprawnością polityczną. Tak. No wszystko wszystkim, ale no też trochę pomyślmy o drugiej stronie, gdzieś trzeba jakiś kompromis też zawrzeć. No nie można tak na siłę, bo czasem wychodzą z tego wręcz absurdalnie głupie rzeczy. Ja mówię, że musi być wobec siebie przyjaźni, czyli ja muszę być przyjazna i osoba sprawna musi być przyjazna. I wszystko będzie okej. I wszyscy się spotkajmy po środku, bo wszystkiego się nie da zmienić. Nie da się wszystkiego zmienić właśnie. Właśnie a propos tego postrzegania osób z niepełnosprawnościami, którzy uprawiają sport, czy czujesz się jakby odbierany nie do końca tak jak pełnosprawny sportowiec, jeśli chodzi o to, że mówisz komuś właśnie, słuchaj, jestem sportowcem, jestem kajakarzem, nie? Jak ludzie na to reagują? Wiesz co, no, jakby nie spotkałem się na pewno z takim, że ktoś właśnie, jak to tylko raczej, a jeszcze jak mówiłem, jaką dyscyplinę, to raczej byli właśnie bardziej w szoku, że ja też byłam w szoku, No właśnie. Można, to tak, no, można jeszcze bardziej hardkorowo, jak im powiedziałem, że to w ogóle jest rugby na wózka? No mówię, z jakim pokazałem Murderballa na YouTubie, to wiesz, kopary opadają, nie? Mówię, fajnie się bawimy, nie? To jest najlepsze w tym rugby na wózkach jest to, że w teorii tam są najsłabsi ludzie, bo tam są te trusy, tam nie można ruszać rękami, takie, znaczy palcami, tam, bo tam się odbiera punkty. Mówmy, że parusy mają koszykówkę na wózkach, ale właśnie a my nie damy rady. Próbowałem. Ale właśnie chodzi o to, że to jest tak sport kontaktowy, tam co się dzieje, te wszystkie wywrotki i tak dalej. Nie, no jest pełna muca. I ja sobie myślę, kurczę, pewnie się nie dołamał i teraz robię wszystko, żeby to naprawić, nie? Bo ja, wiesz, mi do mnie na przykład przychodzi ludzie, mówią, Judyta, słuchaj, nie chciałabyś pograć w rugby, a ja mówię, kurde, mało mam... Na defensora byś tam bez problemu wjechała. Ja mówię, mam mało tych blizn. Połówkę albo punkta byś dostała, ale normalnie na dyszla byś mogła jeździć, no. Nie, dziękuję. Szanuję swoją twarz, wiesz? Nie, wiesz co, nie zdarzyło się. Mam kolegę, mówi, że miał tyle żeber połamanych, że szok, nie? Ja mówię, no to super, świetny sport, nie? Nie, mam kolesia, jemu akurat z nadgarstkiem się to źle trafiło po prostu. Wjechał mu wózek w rękę na kole i gdzieś tam. Niepotrzebny mu zupełnie do niczego ten nadgarstek, nie? Nie, zadowolony był. No, każdy sport, no mimo wszystko, no, każdy ma jakąś swoją specyfikę, no ale każdy nas naraża w jakiś sposób na jakieś kontuzje, nie? Większe bądź mniejsze, ale mówię, no to jest tylko specyfika sportu, no nie wiem, no powiedzmy, że w szachach, powiedzmy. A propos sportu właśnie wszystkiego, to i takich różnych dyscyplin też, wiem, że jeździsz na handbajku. Też jeżdżę. Przejechałem maraton wrocławski. No właśnie, no właśnie, chciałem zobaczyć, jak było? To jest. Hardkorowo, nie powiem. Wiesz co, ja... A ty masz, bo żeby też nasi widzowie i słuchacze wiedzieli, ty masz rower leżący. To ja mogę zareklamować? Leżący, czy co chcesz zareklamować? Firmę? No proszę cię bardzo. Ja mam rower użyczony przez firmę CarbonBike.pl, która robi najlepsze rowery z włókna węglowego, gdzie nasz olimpijczyk Rafał Wilk i większość czołówki światowej jeździ na tego typu rowerach. To są rowery typowo leżące. Miałem A ty okazję. Masz leżący, nie, tak? Nie. Ja mam akurat od nich model siedzący. To jest bardziej taki rower... pozdrawiam serdecznie. Wiem, że jeszcze mamy tam do załatwienia parę rzeczy, ale ja mam to w pamięci. To tak przy okazji. Olga, jak to obejrzysz, pozdrawiam. Natomiast tak jak mówię, no jest to rower użyczony mi. I on jest siedzący, on jest o tyle fajniejszy, że no jednak można nim troszeczkę bardziej turystycznie sobie pojeździć. Ja sobie zdaję sprawę, bo ja mam właśnie sama handbajka. No, leżący to jest typowy do ścigania. Co prawda nie jest carbon bike, tak? Tylko ja mam ze Sport On, ale... Też bardzo dobra, też oni bardziej w teren fajne sprzęty robią. No. Tak. Dokładnie, super, także możliwości jest. Ale w ogóle super, nie wiem czy zauważyłeś w ogóle, że w sytuacji, kiedy ja się pojawiam na rowerze, na tym swoim handbajku gdzieś na mieście, to ludzie nigdy nie mówią, o wiesz, że tam, o kaleka, niepełnosprawny, ja mam zaraz szlaczek dzieciaków super, za sobą. No, co za góra. Wow, kierowy, nikt w ogóle na początku w ogóle nie myślą, że... najpierw myślą, że jedzie jakiś freak na freakowym rowerze. Najpierw w ogóle nie kojarzą, że to może, że to jest osoba niepełnosprawna na rowerze, na handbajku, tylko myślą sobie, ale
Kolak w ogóle sobie wymyślił karbonowy rower na ręce, nie? Raczej tak. I dopiero po chwili rozmowy, a to takie rzeczy, nie? Tak. A i wiesz, także to jest fajne i ten rower faktycznie robi wrażenie. Robi robotę. I robi robotę, dokładnie. Także przejechałem się ten maraton. Jeździłem, bo ja sobie jakby... Ale to też jest duża praca. Właśnie o to ludzie chodzi. Sobie nie zdają sprawy właśnie, jak dużą pracą rower mi jest właśnie trening, ten ruch. Nie? No. I to było dla mnie moje kardio, moje bieganie, bo tu można było rozkręcić, tu się tętno podniosło i tak dalej. Tylko tak jak mówię, to się gdzieś tam przejeżdżało. I ja robiłem takie dystanse po 40 km, tylko to tak na spokojnie, 10 szybciej, tu ten... No ale maraton to nagle 42 cały czas na tempie, nie? Tak. Więc się tego tak zastanawiam. A potem były na tym maratonie, nie? Były też inne osoby z niepełnosprawnością? Tak, masa cały, bo to najpierw nas puścili, a za nami zaraz wystartują wtedy. Tutaj się tylko powiem naszym słuchaczom i widzom, że jeżeli słyszą jakieś dziwne dźwięki w tle, to jest nasz kot, znaczy mój kot, Maine Coon, Likuś, i on akurat... Sobie chodzi. Tak, i nie zrozumiał polecenia, leż, bo nagrywamy, także... No. Także mówię, 42 takie na tempie, to poczułem to na barkach też po prostu. Ale była euforia na mecie? Nie, no fajnie, no wiadomo, no. No było, było. No, tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, no będzie ciężko. Wiadomo, że tam rywalizować nie miałem jak, bo to nie jest właśnie, przynajmniej dla mnie, rower do ścigania, gdzie u mnie tylko barki pracują, więc to po prostu w pozycji siedzącej opory powietrza nie pozwalały osiągnąć takiej prędkości jak właśnie ziomki na tych leżących, bo to tnie powietrze, to leci jak strzała, to tam średnio na tym idzie utrzymać 30 parę kilometrów na godzinę. Na no moim... To jest słabo trochę w mieście, nie? Bo tak słabo widoczni są. No, ale właśnie z drugiej strony, no bez antenek, z chorągiewkami, ja to nie ma. Ja zgubiłam właśnie nawet chorągiewkę, no. Także jeśli ktoś znalazł, to... Nie, wiesz co, no. Ja mam o tyle, mój jest siedzący, mnie troszkę jednak mimo wszystko tak, widać też, no. Wyżej. Dwa, że mimo wszystko i tak mam zawsze chorągiewkę. To jeszcze bardziej widać. Tak. A dwa, że ja po prostu zdaję sobie sprawę, że mnie nie widać, a też jeżdżę samochodem i na rowerze, więc jakby jak jadę autem, to myślę za rowerzystów i odwrotnie, bo wiem, co potrafią zrobić i oni. Taka odwieczna nasza walka, dlatego ja zdaję sobie sprawę, że jestem mało widoczny, więc nie wpadam na przejście jak Filip z Konopi. Ja tak czyli... wpadam. No. Ja tak zginę, nie? Właśnie. Ja zawsze tak po prostu sprawdzam, bo to nie ma żartów. Zwłaszcza, wiesz, często jest tak, że ścieżki rowerowe lecą i są na przykład żywopłoty, nie? Tak. No i no, nas kompletnie nie widać takiego żywopłotu, więc ja po prostu wiem. Ale chorągiewka to jest, nie? No ale to ona sobie gdzieś tam dynda, czasem ktoś skręca i może nie zauważyć, dlatego ja jednak myślę, staram się nie wpadać, dać ludziom czas na reakcję, żeby mnie zobaczyli, nie? Patrzę teraz tak na ciebie, w ogóle zupełnie związane z tematem, to że kopiujemy swoje ruchy nawzajem. Ja też tak cały czas ręce składam. Widzę, że też często robisz tak, ja też idę na... To wszyscy, Nie wiadomo, co z tymi rękami zrobić. Nie wiadomo, co wiesz, no bo nie zwalnę sobie wózka z poręczami, bo to by było w ogóle, daj spokój, nie? Fotel wygodny to w domu tak, można mieć. Tak, moi znajomi mówią często, że albo jestem zdenerwowana, bo tak siedzę i tak wiesz, albo mówią, o co ci chodzi, jakby miała pretensje, a ja po prostu tak... Ale to jest przypadłość wszystkich tytrusów i w ogóle. Wiesz co, to jest też bardziej chyba, że no jest trochę... Słabiej z tą stabilizacją w tłowiu i tak człowiek jak tak oprze, to jakoś lepiej pewnie tak, jak złoży ręce na klatce, bo jak ktoś słucha nas, to nie widzi, nie? To nie widzi, to myśli, no, nie, no bo w sumie to tak wygląda, ktoś by mu powiedział, czy ci wózkarsi to wiedz, nie jesteś tacy na burmuszeni. Tacy na burmuszeni, dokładnie, cały czas ręce złożone. To nie tak, nam jest tak po prostu wygodniej, lepiej ciałem stabilizować, a nie, że jesteśmy napięci. Ja tak często pytam właśnie znajomych na wózku, jak, co ty robisz z tymi rękami? Oni wszyscy tak samo, tak albo tak, no nie? To jest zawsze tak, na jedną, na drugą stronę. No, to jest coś w tym, nie? Powiedz mi, Kuba, jak postrzegasz to, jak państwo, w ogóle taka jakby służba publiczna, jakby wspiera sport osób z niepełnosprawnościami? Czy czujesz takie ogólnospołeczne wsparcie, czy to jest raczej takie bardziej lokalne, czy musicie właśnie walczyć o to, co tak naprawdę osoby sprawne dostają tak o? No jest tak na pewno trochę. Nawet no jest, tak jest po prostu. Ja nie chciałbym tutaj się, wiesz, mądrzyć jakoś tam, bo to każdy indywidualnie są pewne, wiesz. Ale no uważam, że trochę to wszystko powinno sprawiedliwie jednak tak, wyglądać. Tak, sprawiedliwiej, no nie? Sprawiedliwiej, bo to nie chodzi o to, żeby nagle nam zaczęli sypać nie wiadomo co, bo wiem, że jest ciężko z pieniędzmi nie tylko dla nas, bo dla zdrowych też jest. To nie jest tak, że im spada kasza manna z nieba i w ogóle jest wszystko turbo super. No tak, no tak, wszystkie historie, super. No, dokładnie, tak. Przecież słyszymy, wiemy jak to jest wygląda. Justyna Kowalczyk przecież tam trenowała z oponą, no, zanim dostała. Wiesz, mamy strażaka łyżwiarza naszego cywilu, no wiesz, jaki przykład, nie? No gościu musiał naprawdę ryć, orać, pracować i tak dalej i jeszcze się dostał, więc to jest dopiero determinacja
żeby coś zdobyć, nie mając warunków, więc to jest, ale po prostu, żeby było sprawiedliwiej, nie? To się poprawia, tak jak mówię, to nie jest, bo mam jakąś tam ogląd sytuacji paroletni i jest lepiej, ale no, jeszcze to jest nie to, jeszcze gdzieś tam trochę tego brakuje, nie? Powiedzmy, że gdzieś tam wybitne jednostki no, mają inaczej, nie? No ale to jak będziemy w ten sposób do tego podchodzić i tylko te wybitne jednostki pompować, no to skąd mamy wziąć przyszłe kolejne wybitne jednostki, tak. Nie? Bo gdzieś tam ta baza musi być zapewniona. Zwłaszcza, że to jest jednak reprezentacja Polski poza granicami kraju. Po drugie, no takie dbanie o to, żeby rozwijać sport, a jak jest rozwinięty sport, to społeczeństwo jest zdrowsze, prawda? To dwa. No ale więc... też trzeba, właśnie mówię, no trzeba mieć z kogo wybierać, a ludzie się zderzają z ciężkimi. Nie każdy ma tyle determinacji, co ja, co... Zwłaszcza w nie ma dobra, miastach. Trudno, ja zagryzę zęby i dalej będę jechał, zwłaszcza nie? Zwłaszcza w mniejszych miastach, dokładnie, tak? Bo jeszcze myślę, duże miasto... mamy dużo łatwiej. Zdecydowanie, ale w małych miasteczkach, w małych jakichś tam na wioskach, no to już jest Lipton trochę, nie? A jaki jest twój cel? Jeśli chodzi o sport. Wiesz co, ja dalej, no głównym jest ta paraolimpiada, ja chcę na nią pojechać. No, ja, tak jak powiem, już się śmieję, że ja na tą olimpiadę którąś pojadę, nie wiem w jakiej dyscyplinie jeszcze, ale się zjawię, nie? Były kajaki, nie udało się, zdobył złoty historyczny w Rio. A nie możesz na kajakę? Mógłbym, ale po prostu nie pociągnął tego mojego barki. Ja nie zrezygnowałem dlatego, że mi się już nie chciało czy coś, tylko ja po prostu odczułem to zdrowotnie, mi się z wyrodnienia porobił. No tak, umówmy się, bo no, właśnie o to chodzi. Ludzie zapominają, że sport na pewnym poziomie już nie do końca jest zdrowy. To tak. Nie jest tak do końca. To amatorsko dla kondycji jest wszystko okej, ale jak się wchodzi na pewien poziom, w pewnych jeszcze też dyscyplinach, bo to nie każdy, no ale są dyscypliny, które naprawdę potrafią trochę zrujnować później stawy. Chociażby ciężary, nie? I wiesz, no ja nie uważam się za starego, ale już 43 lata to jest trochę ciężko dla kajakarza. No. Ja wiem, no to wiesz, to jest żaden wiek, no ale jak mówimy o naszej dyscyplinie, gdzie u nas pływa się tylko 200 metrów, to są typowe sprinty. No to wydolność tutaj trzeba mieć końską, więc jak się już zaczynają pojawiać coś tam trochę młodsi, albo zdecydowanie sprawniejsi, bo z tymi kategoriami medycznymi to też nie jest tak. To nie jest tak, że ja rywalizowałem z tetrusami. Ja rywalizowałem z parusami, którzy kompletnie łap w ogóle obręczy, w ogóle no odtąd zero, nic nie ruszeni, nie? To jest sprawiedliwy sport, właśnie o to chodzi, że sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Sprawiedliwy, wiesz, tam, na to klasyfikacje to tak, ale wiesz, no jakbyśmy się mieli, wiesz, coraz bardziej dogłębiać, bo temu trochę tak, tu tak, ucieka, tak, to nagle tak. Tych kategorii byśmy mieli to 20, 500, nie? Czy 500. Coś, więc to jest o to chodzi, więc to trzeba naprawdę orać. A ja już po prostu nie dawałem rady, to się... Komuś wydaje, że to jest ile tam, 50 sekund, niby 200 metrów się to płynie, ale to jest, żeby się przygotować sekund, na te 50 sekund. 385 dni. To jest po prostu zajazd i to człowiek miał i później to ja naprawdę miałem momenty, że wpływając na metę miałem mroczki. Czułem, że mi tlen uciekł ze mnie i już pływałem pływający tak. No, na wodzie, zresztą się pływa, nie? Tak. No. Jakoś tak jest, że ludzie myśląc o niepełnosprawności myślą właśnie o takich medycznych rzeczach, no nie? A to jest często zupełnie odwrotnie. My żyjemy dokładnie tak samo. No przecież sam jesteś ojcem, masz prawie dorosłą córkę, tak? Już dorosłość puka do drzwi. Za trzy mieszki. I wydaje mi się, że nie masz czasu tak naprawdę żyć taką medyczną otoczką swojej niepełnosprawności. Raz, że właśnie, może i nie mam czasu, ale dwa, że jakby no, nie mam problemów, nie? No ale to tak mówię, no jak się dbasz, a tak masz, nie? Kurczę, popatrz jak to brzmi. Jeździsz na wózku i nie masz problemów. No ja zmieniłem sposób poruszania się zasadniczo, ale reszta no, jest normalnie zasadnicza. Ja, no, dlatego ja się cieszę, no tfu, ale jakoś nie najgorzej wyszedłem, no jak mówię, bo to jest to, co mówisz. Ludziom się wydaje, że... Ktoś uległ wypadkowi czy coś i przesiadł się na wózek i to jest wielkie, ojej, katastrofa, nie? Tak. A nie ten wózek jest tutaj, bo nie mają ludzie często pojęcia, że, no tak jak mówię, mi się udało, że całą resztę mam okej. Tak. Ale nie ten wózek jest problem, jak ci się wali praca tego, tamtego, bebechy od środka masz poturbowane, wszystko nie działa tak do końca, jak powinno. I to są problemy, nie? A nie sam wózek w sobie. Tak. No to jest, wiesz... Zwłaszcza, tak. Że wózek jest często demonizowany, nie? Tam to też, no przecież ostatecznie to my żeśmy ewoluowali w dobrym tak. Kierunku. Szkoło tak. Jest najlepsze do poruszania się po płaskiej powierzchni, więc kto ma lepiej, nie? No tak. Że ja szybciej wszędzie jeżdżę, niż ktoś chodzi. No chyba, że są duże te dziury, nie? I krawężniki. No, chyba, że tak. Ale tak jak jest równo, to lecę, nie? Czyli właśnie ja cały czas mam taki problem z tym, że ludzie demonizują właśnie ten wózek. Że nie siadę, bo będziesz jeździł na wózku.
wiesz, że nie wolno. A, to takie stare, no. Wózek to jest tak naprawdę element uwolnienia, to jest wolność. Dzięki niemu dla my nie siedzimy właśnie na łóżku, nie leżymy w łóżku, tylko możemy normalnie funkcjonować, realizować swoje pasje. Ty możesz uprawiać sport, tak? No przecież wychodzi do pracy, przecież. Pracować, tak. Jeździć autem, wszystko normalnie tak. Robimy, wszystko normalnie więc funkcjonuje. Więc ten wózek tak naprawdę to powinno być super wynalazek. Nie wiem, czasem w pewnych czynnościach może troszeczkę więcej czasu potrzebujemy, ale reszta jest, To śnisz, że jesteś na wózku? W śnie. Wiesz co, jest chodzisz szczerze, czy w śnie jeździsz? Nie pamiętam, nie wiem, czy mi się coś... Ja jakoś... Nie pamiętam swoich snów, albo dawno mi się coś nie śniło, zresztą... Wiesz, ja mam też taki sen trochę bardzo płytki, więc może dlatego gdzieś tam te sny do mnie nie docierają, ja albo są nie. Gdzieś... Ja mam bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Ja też, ale ja przed snem raczej... Ja mam dużo tematów pod tytułem afirmacji i w ogóle wizualizacji sobie, więc ja... Pracuję tutaj, trenuję codziennie 10 minut, to się robi jak trening, to jest też forma treningu, tak. Takiego mentalnego. I też on musi być usystematyzowany i w jakieś ramy wprowadzony. Nie wiem, ci powiem, ze sportem z każdym jest pamięć mięśniowa i pamięć umysłowa, cokolwiek. Musisz wpaść w automatykę, żeby o pewnych rzeczach, więc ja sobie kładę się i zamykam oczy i sobie wizualizuję na przykład. Co? Kolejny trening, kolejny wyścig, tak żeby sobie, wiesz, wyobrażam, ja jak to najlepiej zrobić. Tylko jak najlepiej. Nie, to jest właśnie o to chodzi, że takim treningiem mentalnym nawet możesz skorygować pamięć swoją mięśniową. Wyobrażając sobie odpowiednie. Teraz akurat gram w tenisa, więc sobie siadam i wyobrażam sobie dobry ruch, dobrą grę, dobre odbicie i tak dalej. Jak trzymasz paletkę? Odpowiednio. No ja wiem, ale przecież problem z chwytem. Czy... Ale ja nie mam, wiesz, jakiegoś wielkiego, więc u mnie rakietka. Tetos. Właśnie tak jak powtarzam, trzeba spłożyć na krawężniku i naprawić ten problem. Tak. Bo jak ja się łamię, to na 100%. Ja mam, wiesz, mam lekko przedramię, bo tu widać, palce są i jak odwodzę na przykład ten, to już zaczyna kurczyć paluchy, nie? Nie mam na przykład takiej siły w dłoniach, na przykład na drążku się nie podciągnę bez haków do martwego ciągu. Muszę założyć, bo same dłonie mi otworzą się. Nie utrzymają mojego ciężaru ciała. No ale tak jak mówię, są haki do martwego ciągu, założyłem na nadgarstki, zapiąłem się wózkiem do... pasem do wózka, tego dwóch chłopaków na siłowni zawsze mnie podnosiło na drążek no właśnie, i na siłowni. Jedziemy. Ty chodzisz, jaka to siłownia jest? Gdzie ty chodzisz na siłowni? W sensie, ja chodzę tam, gdzie mam po drodze i ten, bo mam multisporta, więc wiesz, ale na tej zasadzie. Jak to jest właśnie, przychodzisz na taką siłownię, to czy ci wszyscy ludzie wiedzą, jak ci pomóc? W sensie, jak tam, czy ty sobie sam ogarniasz te wszystkie sprzęty? No powiem, no wiesz, ja sobie sam ogarniam te sprzęty, akurat wiesz, nie mam z tym problemu, chyba że tam gdzieś taki, wiesz, tak? Już 20-kilowy talerz czasem jest ciężko mi jest założyć na przykład na gryf, bo jak go tu chwycę, to od razu lecę do przodu, bo brzucha nie utrzyma. Tak, dokładnie. Więc klasyk, nie? To jest dokładnie. Więc takie, ale tam dziesiąteczkę założę sam, nie? Dwudziestkę to już wiesz, to tam wiadomo, no jak to na siłownię, ziomuś, możesz mi tutaj... I to jest jakby normalne, właśnie idę na ławkę, widzisz, na wycisk. Widzisz, jak to jest piękne? Właśnie jeśli chodzi o komunikację właśnie osób z niepełnosprawnych z innymi ludźmi. Ujmę właśnie... to inaczej, przepraszam, że wejdę słowo, ale ująłbym to tak, że tu chyba też jest, nie chyba najwięcej zależy od nas samych, od podejścia, od tego... Mówię, system paszczowy, to uważam, że to jest wynalazek najlepszy na świecie. Osoba sprawna, nie wiesz jak pomóc, zapytaj. Podejdź, zapytaj. Ale osoba ty też jako osoba ten, tak, nie bój się poprosić o tą pomoc czy coś. No nie będę prześwirował cwaniaka, wezmę se talerz, spuszczę na stopę, połamię i co. No. Ale jestem kozak, sam próbowałem, szkoda, że mam płatne na w ogóle taka i myślenie, że wszyscy powinni coś zrobić, powinni, jest bardzo zła, prawda? Ja też czasami, jak rozmawiam z ludźmi sprawnymi na temat niepełnosprawności, ich podejścia, jak rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, to często jest coś takiego, że oni mówią, no bo ja nie wiem jak podejść, nie? Ja dlatego bardzo mocno jestem przeciwnikiem tych wszystkich zasad, jak postępować z osobą niepełnosprawną. Bo ja uważam, że to zwiększa dystans pomiędzy nami, bo to uczy. Bo się zastanawia właśnie, jak tu savoir-vivre zachować, żeby wystarczy dobra komunikacja, otwartość, uśmiech, zapytać, odpowiedzieć. Właśnie uważam, że to jest ten problem, żeby produkując, to jest właśnie to, że my mówimy, że w środowisku trochę jest ten problem, że zaczynamy się doszukiwać drobnych rzeczy. I sytuacja jest taka, że to jest przynajmniej moje zdanie, oczywiście każdy może mieć swoje, że jeżeli ja komunikuję do kogoś, że słuchaj, są jakieś zasady, które cię mają ułatwić, to te osoby cały czas pamiętają, to jest tyle razy mówione o tych zasadach, że one mówią, kurczę, tam trzeba się jakoś specjalnie zachować. A zobacz, jest osoba, ja mówię, słuchajcie, jak to jest, że jest staruszka? Wystarczy zachowywać się jak człowiek. Tak, ja mówię, jest staruszka albo osoba w ciąży, kobieta w ciąży, tak? I do niej nikt nie ma problemu. Jeżeli coś widzi, że ma problem, podchodzą, pomóc pani, a widzą osobę na wózku albo niewidomą, jest jakiś problem. A przecież to jest tak samo, to jest taka sama osoba jak ta staruszka i ta kobieta w ciąży. Po prostu ktoś, kto potrzebuje aktualnie pomocy. Nieważne, że on jest na wózku, starszy z laską, czy w ciąży, czy staje na głowie, nie? Tak.
Tak, ale to też nie, jest... Wiesz co, bo tak zapytuję, że jak ty tam coś odbierasz, nie? Dlatego ja wiesz, że mi jest ciężko czasem, bo ja jestem z natury trochę inny i właśnie taki, ja nie mam problemów, bo, a tak jak mówię, chodziłem tam, miałem w jakimś czasie tam ulubioną siłownię, bo gdzieś mi do niej było najbliżej i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale z racji mówię, multisporta, czasem z pracy wjechałem tu, czy przyszedłem tu, tam gdzie mogłem dostęp. Tak. I nigdy nie miałem problemu, żeby ktoś na mnie, nie wiem, krzywo spojrzał, czy coś. Po prostu, no ja też, wiesz, jestem otwarty, się nie krępuję, no wjechałem, robię swoje, raczej, wiesz, w pewnym momencie czułem pewną konsternację, bo myśleli, że wjedzie zaraz jakaś ciamajda, zaraz sobie jakąś albo jeszcze krzywdę zrobi, albo coś, nie wiadomo, i tak każdy, wiesz, stał na pełnym oriencie, przygotowany prawie, że w blokach, czy jakbym przypadkiem się wywracał, to już wszyscy chcieli startować, wiesz, gdzieś tam, tak. Takie miałem wrażenie, nie, to nagle wpada ziomek, wie. Tu się porozgrzewał, no i jedzie, widzi, wiedzą jak maszyny, do czego służą, tu bang bang, robię to profesjonalnie, nagle ten ziomek to nie, Jezu jest, nie? I zaraz po chwili się jakieś zaczynają... Komunikacje, no, a co ty tam, tak, ten, tak, a, bo tutaj wiesz, a czym się zajmujesz? No i tak wiesz, myśleli, że da drogę na siłownię i nagle słyszą, no właśnie się szykuje do mistrzostw Polski w kajakach. To są najlepsze rzeczy. To ty jeszcze kajaki trenujesz, ja właśnie no, wiesz, to uważam, że to jest najlepsza forma właśnie i wtedy jest zbliżania, trochę, zmniejszania no. dystansu, zbliżania nas. Właśnie przez pokazywanie takie dokładnie, że po prostu jak żyjesz, tak? Żeby ludzie nas widzieli w środowisku. Ja uważam, że właśnie ten problem jest z nami, że nas nie widać. W sensie widać, jak przemkniemy przez ulicę, ale nie widać, czy my żyjemy, tak? Przecież w telewizji nie pokazują tego, że nie wiem, że jest matka na wózku i ma dwójkę dzieci, tak? Że ojciec na wózku ma kobietę, tak? I ma tą córkę 18-letnią, która ma te same problemy. Niepełnosprawność na telewizji jest średnio sexy, no. To jest, wiesz, no. Ja to jest... mówię zawsze, że trzeba o niepełnosprawności, to trzeba rozmawiać między seksem a podatkami. Wtedy będzie ta widownia, nie? Nie wiem, co mówisz. Czekają na takie fascynujące tematy. Fascynujące tematy. No właśnie. Nie, no coś tam jest w mediach, no jest tam jakieś programy, gdzieś tam coś pokazują, wiadomo, nie? No, ale takie to jest wiesz, czasem, to takie jest biedne, nie? Tam... Ktoś coś zbiera pieniążki albo zrobił coś turbo super. Znaczy zawsze jest jakaś, wiesz, pompatyczny temat, tak. O jaki to on jest heroiczny, bo tam, tak. Wiesz, no to jakbym miał podchodzić tego ja tematu... Ja kocham to, w telefonie wybieram, to ja mam samych herosów po prostu. Ja pół książki to są herosi. Że walczysz z przeciwnościami, no. Że walczysz. Ja tak? Niczym nie walczę, ja żyję. Dokładnie. Więc niczym nie walczę, naprawdę, ja sobie no żyję, propos, jest fajnie. A propos życia właśnie, no bo nie żyjesz sam. No nie. No mam partnerkę, żyję z kobietą normalnie. Nie wiem, że normalnie. No ale właśnie jak to się stało, że się poznaliście? No trafiliśmy na siebie w sieci akurat, nie? O, no bo to jest, wiesz, internetowa miłość, nie? Przypadkowa trochę, może trochę, bo to naprawdę, jak wiesz, później sobie rozmawialiśmy, wszystko było raz, że bardzo szybko, dwa, że jakoś tak, no wiesz, jak to się mówi, czasem no, widocznie byliśmy w jakiś sposób sobie pisani, nie? I to było, wiesz, na zasadzie ja sobie leżąc jeszcze w domu gdzieś tam, bo przecież my już też dekadę ze sobą jesteśmy, znowu ostatnio tam Facebook przypomniał, kiedy to zleciało, nie? Natomiast była jakaś taka akcja, że sobie gdzieś tam leżałem, oglądałem telewizję i reklama Sympatia taki był Jest, no, to coś takiego było kiedyś, no a jest, no. I tak wiesz, sobie oglądam, patrzę, no dobra, kliknę tam sobie, zalogowałem się tam, popatrzałem, nie? A moją Kaśkę, natomiast jej przyjaciółka taka z branży, z firmy jeszcze, jak pracowały razem też. A weź tam, zejdź, bo tam wiesz. I ona, i tak w sumie obydwoje mieliśmy konto na tej Sympatii może nie około miesiąca, po 2-3 tygodnie jakieś takie, wiesz. Gdzieś tam wpadli na siebie, rachciach, kilka, wiesz, wymian, tu już spotkaliśmy się. Generalnie za 3 miesiące już mieszkaliśmy razem. Jak to było właśnie, że wiesz, to pierwsze spotkanie? W sensie, bo nie chodzi mi o wrażenia Kasi. Znaczy, Kasia wiedziała, że ale wiesz, nie, to... nie chodzi mi właśnie o wrażenia Kasi, tylko o twoje wrażenia, tak? Bo czy ty, jak wiesz, no oczywiście wiem, że powiedziałeś, że tam jeździsz na wózku i tak dalej, ale to jest co innego napisać coś w necie, a co innego, wiesz, spotkać się face to właśnie face, widzisz, bo wiadomo... To mnie też, o tym, dla mnie nie było nie, w tym nie miałeś z tym żadnej krępacji, że po prostu, no... Tym bardziej, że skoro wiedziała, to już wiesz, nie wiesz, zresztą ja od początku zawsze, od początku jej wszystko mówiłem dokładnie, co się z tym je, jak to wygląda. Ona się nie krępowała pytać, a ja jestem raczej otwarty i poza tym... Nie chciałem, żeby jakieś, wiesz, niedomówienia później były, czy niespodzianki. Także od samego początku wiedziała wszystko doskonale, co się z czym je, jak to wygląda. To, o czym myślisz, też od razu jej zreferowałem dokładnie, jak, dlaczego tak, a nie inaczej, co to, działa, co nie. A skąd ci wiesz, o czym ja myślę teraz? No, podziel się z grupą. No bo jak już rozmawiamy o że tak powiem, życiu z partnerką, no to na pewno ten temat musi się Który? Gdzieś tam poruszyć. Który? Gotowanie? Tak. Pranie?
pranie, seksowanie, wszystko po kolei, tak jak w życiu, nie? Mm-hmm. Także, ale tak jak mówię, ja nie mam problemów, żeby o tym rozmawiać, więc Kasia wszystko doskonale szybko wiedziała. A czułaś się tak, że świadomość... ona to wszystko akceptuje? Tak, rozumiem? Tak, właśnie to było od samego początku, ona w ogóle nie traktowała... Zresztą wiesz co, pewien taki trochę urok takich portali tego wszystkiego jest, że dzięki temu, dobra, można sobie wkleić jakąś fotę, ale jednak jest tego słowa pisanego trochę więcej, człowiek się musi trochę więcej wysilić i to się troszkę inaczej ludzi poznaje. Najpierw jest więcej takiej rozmowy, mm-hmm. bez tych wszystkich bodźców wzrokowych i to jest chyba lepsze niż takie gdzieś tam zderzenie czy jakby, nie wiem, wyjście na dziewuszki do lokalu, nie? I wyrywanie, wiesz, gdzieś tam, mm-hmm. to wiesz, jak to się często odbywa inaczej trochę. A tutaj jest ten fajny temat mimo wszystko, że poprzez taki portal gdzieś tam jest najpierw pogłębiona jakaś tam rozmowa, chcemy coś o sobie, mm-hmm. a później jak tam w real przechodzimy, to już sobie rozmawiamy, nie? Myśmy się jakoś z Kaśką tak szybko dogadali, fajnie ze wszystkim mamy w pewnych kwestiach. 10 lat to jest kawał czasu. Chociaż można by powiedzieć, że jesteśmy kompletnie różni w wielu kwestiach od siebie, nie? Dlatego się przyciągacie, nie? No chyba tak. No i tak wiem, no, gęga od 10 lat, nie? Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że mężczyznom na wózku jest łatwiej stworzyć związek niż kobietom na wózku? Pewnie tak, nie mogę powiedzieć jakby z drugiej strony, no bo ciężko mi, ale myślę, że na pewno jest to trochę jednak, wiesz, bo to się śmieję, ale pewnie działa jakiś ten schemat, że u kobiety może się jakiś tam instynkt macierzyński włączyć, to jest takie gdzieś tam opiekuńczość, empatia, nie? Dokładnie, nie? Z facetami jednak faceci wzrokowcy więcej mają tego tutaj, wiesz, i te pierwsze zderzenie właśnie może takie być, no kurde, ale jak to tak, wiesz, no i dlatego trzeba więcej tutaj, dlatego mi się wydaje, że właśnie tutaj taki, wiesz, najpierw porozmawianie sobie, a nie od razu nastawianie się. Czyli na te wszystkie bodźce. Czyli po prostu rekomendujesz wszystkim osobom z jakąś niepełnosprawnością, żeby szukały partnera na tym, na internecie. Wcale nie. Ja teraz Tinderek jest lewo, prawo. Wiesz, no, można i tak. Ja tego, to nie jest tak, że rekomenduję. Ja powiedziałem, jak w moim przypadku było. No tak się zdarzyło i się udało i tyle. Ale no jest to na pewno jakaś metoda. No, jeżeli mamy takie możliwości technologiczne, to czemu tego męski? Nie wykorzystać? Nie? Tak. A to nie widać? No znaczy widać, ale czy się czuję? Tak, możesz pomyśleć. Dla wszystkich tutaj osób, które nas słuchają, a nie widzą, to Kuba ma taką długą brodę, zadbaną. W czapeczce siedzi, pomarańczowej. Teraz tam trzeba audiodeskrypcję robić, nie? A, właśnie. No. Tak. Nie, ja nie miałem nigdy problemów z poczuciem swojej męskości i tak dalej. No, ja wiem, kim jestem i tyle. No. To bardzo dobrze. Mam jakby swoje... Nie chodzi, nie wiem, żeby ktoś tam mnie odebrał, bo to absolutnie nie chodzi tutaj, że jestem w jakiś sposób zarozumiały czy coś. Ale no, wydaje mi się, że tak. Ja... Bo to nie zmienia się, nie? Jesteś dokładnie... Nie. Ja zawsze wszystkim mówię, że dokładnie taką samą kawę lubiłam pić, jak chodziłam, tak. Jak teraz, jak siedzę na wózku. Tak. Dokładnie tak, że tam się nic nie zmienia oprócz tego, że masz troszkę więcej, inaczej troszkę twój organizm funkcjonuje, tak. I troszkę inaczej się pewne poruszasz. Powiedzmy rzeczy faktycznie jednak... Musisz mieć niżej półki. No, ale nie, już tak mówię, taki, że jednak wiesz, wypadek pewne rzeczy mnie nauczył na przykład, bo ja z natury jestem dość temperamentną osobą i to całe moje dzieciństwo było biegać, skakać, latać, fruwać, mnie było wszędzie pełno tak i tego wszystkiego i nagle ja to zderzenie. Ja mam ADHD zostało no, i cały czas, wiesz, ruszam się. I mnie na przykład oprócz, wiesz, wypadek wypadkiem, ale cała ta sytuacja jednak nauczyła pokory dość dużej i cierpliwości. I tego, że nie można seryć bani czasami rzeczami, na które kompletnie nie mamy wpływu, nie? Bo to nas skatuje wtedy psychicznie, nie? Więc tutaj takie, wiesz, przykucie nagle 2 miesiące do szpitalnego łóżka plecami. Albo dłużej. Albo czasem i dłużej, ja tak mówię o sobie, no dało to, wiesz, było tego czasu na przemyślenia i człowiek faktycznie naprawdę, ja spokorniałem dość mocno. To jest się szkoła zrobiłem. Życia, co? Jest szkoła życia, dokładnie, nie? Ale cała reszta, tak jak mówisz, dalej mi ta sama kawa smakuje, tak. Tu się nic nie zmieni. Przed wypadkiem kogoś nie lubiłam i wypadek tego nie zmienia. Dalej nie lubię. To po prostu, wiesz, no... Ale jak właśnie, jak to jest po wypadku u ciebie? Czy twoje grono znajomych, które miałeś wcześniej, ono się jakoś zmieniło? Zmniejszyło się, ale to jest standard. Ale też. Właśnie, to nie są pierwsze historie. To ale z jakiego takich powodu rozmów. Się zmniejszyło? Nie wiem, no ludzie, wiesz, no to też tak trochę to wychodzi, że wiesz, z kim bym nie rozmawiał. Też
Też jest tak, że wiesz, przychodzi taki wiek, że te znajomości się raczej rozchodzą. To jest normalne, każdy ma swoje życie rodzinne, więc gdzieś tam coś ucieka. Ale czy dzwoniłeś do tych znajomych? Bo ja wiesz co... Na początku, jak wróciłem zaraz po wypadku do Polski, gdzieś tam jeszcze mieliśmy kontakt, wiadomo, każdy o szpaku wrócił, wie, na pierwsze pół roku od imprezy do imprezy, bo każdy chciał zobaczyć i wiesz. I to tak było, było, ale to potem stopniowo, cicho, każdy wracał do swoich. Mówię o tym dlatego, że często zdarza się, że słyszę od osób niepełnosprawnych, że po wypadku im się grono znajomych zmniejszyło, ale jak analizujemy... Ale na lepsze. Ale właśnie w sobie, jak analizujemy czasami te przypadki, to sytuacja jest taka, że te osoby, na przykład ci ich znajomi, nie za bardzo wiedzieli, jak zadzwonić, a ta osoba do nich nie dzwoniła, bo oni powinni zadzwonić, wiesz? A nie, to sytuacja jest taka, że, też powinieneś zadzwonić, no. Nie? Nie, ja nie miałem problemu, zresztą ja informowałem, kontaktowałem. Wiesz, to jest właśnie też, że ja też pracowałem w takiej branży trochę wariackiej, właśnie kupę lat za barem i gdzieś tam po tych knajpach, dyskotekach i te całe te grono, wiesz, no i tak jak mówię, jak wróciłem, to się zaraz fama rozeszła. Wrocław wbrew pozorom jest naprawdę małym miastem, to jest globalna wioska gdzieś tam i jak się już trochę tutaj żyje, to wbrew pozorom dużo osób się zna, wie, kto jest, co a jest. A propos Wrocławia, jak czujesz to miasto? Jak uważasz, jeżeli chodzi o jego stopień przyjazności dla osób z niepełnosprawnością? Jest okej, okay, no idzie do przodu. No pewnie, że się znajdzie jakiś, no ale no nie ma świata idealnego i tyle, no i trzeba gdzieś tam zachować jakiś zdrowy rozsądek. No idzie do przodu, są pewnie miejsca, należałoby coś zmienić i to się stopniowo robi, no ale to się nie wydarzy w rok, w moment i naraz. Ale czy czujesz te bariery, jak codziennie gdzieś, nie wiem, funkcjonujesz, tak? Jedziesz do pracy, gdzieś chcesz wyjść, idziesz do sklepu, czy tak na co dzień się z tymi barierami zderzasz? Nie mam takiego czegoś, nie. Mhm. Powiem tak, bo to jest też kolejny, wiesz, ja rozumiem, że pewnie masz sporo miejsc problemy z racji twojej jakby tutaj... No właśnie nie zauważam, wiesz? Nie zauważasz? Nie, może. Wiesz dlaczego nie zauważam? Dlatego, że ja po prostu stosuję system paszczowy, wiesz? I gdziekolwiek nie idę, to tam, ja wiem, że jest problem, ale tam od razu jest rozwiązanie. Bo ja właśnie, może inaczej. Przepraszam, coś, wiesz, jakaś właśnie, interakcja tak, i to już to trwa 15 sekund. Ale to jest sekund, taka ta nie? akcja, no, ty, no. bo ty też to potrafisz zrobić, jesteś od tak. wiesz, ale jeżeli byśmy się sprowadzili do stricte technikali takich, no to ja zdaję sobie sprawę, że jest pewnie masa miejsc, gdzie no takie dość mocniejsze te trusy będą miały problem, jeśli miałyby to zrobić samemu. Ale tak jak mówisz, kogoś tam tak. wszystko można załatwić. Natomiast ja z racji ze swojej sprawności, która jest dość dobra jak na nie takim... Niedołamany jesteś, tak dokładnie, więc ty ja robisz rzeczy na 20%, ja na 100. Bo mi tam, wiesz, taki krawężnik nie robi różnicy, ale bo ja na niego wydaje skoczę, mi się, że to nawet skoczę. Nie jest kwestia sprawności, tylko kwestia tego, że wy faceci w ogóle macie taki większy fatalizm. To znaczy, że większą skłonność do tego, żeby ryzykować i tak dalej. Bo ja często widzę gościa, który jest słabszym ode mnie tetrusem i on zeskakuje z tych w ogóle tramwajów, w ogóle wylatuje no na ulicę leci, i tak dalej. Ale wiesz, chodzi o to, ja wiem, że to ja nawet nie może nie spróbowała, ja po prostu wiesz. Tak, bo wydaje ci się, że nie dasz rady. A nie chodzi o to, że nie da rady, tylko ja wiem, że żeby to zrobić, wiesz, parę razy, żeby to już robić tak łatwo wylatywać, to kilka razy musisz się, wiesz, wykrócić, nie? A mi tego akcja, elementu tak. wolałabym uniknąć, rozumiesz? No. Coś w tym jest. A powiedz mi, o czym marzysz? Tak ogólnie dla siebie czy ten? Bo ja tam nie mam jakichś takich nie wielkich, wiesz co. Nie precyzuję, nie precyzuję. Nie, chodzi o to, że ja mi się marzy, żeby ta moja córka miała fajnie, no. I tyle. Ja mam, to w sumie trochę jestem na niej skoncentrowany w sensie takim, znaczy nie, że biegam za nią, tylko, ale takie, wiesz, widzę też, co się w kraju dzieje i to jest też kobieta, też jesteś kobietą, też to obserwujesz. Tak. I wydawało mi się, że moje dziecko wchodząc w dorosłość będzie miało normalnie poukładane, w fajnym kraju sobie żyło. No a tu wszystko idzie w odwrotną stronę i nagle się okazuje, że może być tak, że będzie miała jeszcze gorzej niż ja, chociaż tam źle nie miałem, ale naprawdę wiesz, no nie jest fajnie. Nie? I to mi gdzieś tam trochę sens powiek spędza jakby. Ja o siebie się nie martwię, bo ja sobie dałem radę, całe życie dawałem, nigdy wiesz, jakoś... Ja dość szybko się usamodzielniłem i wiesz, mi tu nie przeszkadza, ja wiem, że się ogarnę, jak nie tak, to tak, jak drzwiami mnie wyrzucą, oknem wejdę, wiesz, to nie jest, ja tam na państwo nie liczę i tak dalej, ja jestem na dwóch etatach, nawet renty nie mam, nie? No, trzeba jakoś działać, nie? No, coś robić, bo... A moje takie, no marzy mi się, no cały czas marzy mi się ta paraolimpiada, no jest to takie ale moje, wiesz. Ale wiesz co, mówię tak, że to jest, jestem przekonana, że wielu naszych słuchaczy pewnie pomyślałam sobie, że twoją odpowiedzią będzie chodzić.
Nie. Ja sobie myślę, że my na wózku to po prostu... Marzymy o chodzeniu. Tak, no, marzymy o chodzeniu, tak, że to kiedyś chciałbyś chodzić. Jak przyjdzie taka możliwość, będę się cieszył. Pewnie, że tak, ale to nie jest jakieś coś, co by mi ryło czerep. Ojej, jakby... No to będzie, nie? Ale to nie, absolutnie nie jest. Co czujesz, kiedy słyszysz, że jesteś inspiracją? Właśnie, że osoby sprawne mówią, kurde, jak ja cię podziwiam. Nie, no wiesz, mnie to tak trochę, wiesz, no bo co tu podziwiać, no ja naprawdę nie dałbym siebie jako przykładu prawdziwego, rzetelnego do końca sportowca, z ręką na sercu. Ja wiem, jakie mam przywary, swoje słabości, ja z nimi walczę, pracuję, żeby iść dalej. No tak. Ale nie jestem idealnym przykładem. Ja jestem z natury dość leniwy i mnie trzeba mocno mobilizować, w sensie takim, że wiesz, ja też trenera muszę mieć... SS-mana z batem nad sobą po prostu, który musi mnie gańć, gonić i tyle, nie? Bo ja wiem, że czasem potrafię odpuścić, więc jako, ja bym siebie jako wzór takiego sportowca, może z tematem, że mimo wszystko chcę iść do przodu i tą motywacją, którą mam, okej. Ale w działaniach czasem wiem, że dowalam, nie? No ale no, ja nie jestem robotem, maszyną, każdy ma jakieś swoje, wiesz, lepsze, gorsze dni, to wszystko jest, wiesz, życie, nie? Więc to tak jakoś... Pytam dlatego, że często ja na przykład słyszę to, że wiesz, gdzieś coś mówisz, że na przykład nie skończyłam szkołę, gdzieś tam coś pracuje, wiesz, i słyszę wtedy, że no kurczę, podziwiam cię i tak dalej. Tak sobie myślę, kurczę. No nie przesadzaj, no właśnie, no. Nic nie zrobiłam, nie? No skończyłem szkołę, jak wstaję rano, a ty skończyłeś? No tak, no to co w tym takiego? Tak, ale że na wózku to jest jakby takie bardziej. Jeszcze dzisiaj, wiesz, biorąc pod uwagę, że wiesz, online można wiele, no to to jest jakby... Ja nie, wiesz, tam czasami ludzie takie mają, ale ja zawsze ich tam postuję, mówię, widać. No nie przesadzaj, to mówię, nas to nie tak widać, wygląda, nie? Po prostu każdy nas mógł nie tam raz, co prawda, faktycznie raz miałem jedną taką sytuację, gdzie faktycznie poczułem się tak fajnie, wiesz, nie to, że obrosłem w pióra, ale takie miałem wrażenie, kurde, wpłynąłem gościa, na gościa życie. I to mówię o swoim kolesiu jeszcze z podstawówki, Bartek Golonka, pozdrawiam. Bartek, powiedzmy, że w czasach podstawówki miał trochę więcej kilogramów niż przeciętna. Później też jakiś czas taki był. Ja kiedyś idąc jeszcze na Niskich Łąkach na Trabuta, jak mieszkałem na spacer właśnie z Kasią i idę, idzie naprzeciwko mnie typ, już się śmieje, nie? I tak podchodzi i patrzy, mówię, a tu Bartek, szczuplutki, wysportowany ziomek, mówię, wow. Mówię, jak, co? On mówi, słuchaj, Kuba. To przez ciebie. Ja mówię, jak przez ciebie? On mówi, słuchaj, ja oglądam jakąś tam, wiesz, telewizję, że tam miałem jakieś takie te... No coś tam zobaczył, że zdobyłem, czy na Facebooku w ogóle, wiesz, medal. I tak mówi, siadłem i tak pomyślałem, mówię, i ten typ, mówię, na wózku, po takich rzeczach. I zapie... I mówię, ja siedzę, obrastam w ten tłuszcz i zaczął maratony biegać. No i biega teraz maratony. Ostatnio gdzieś na fejsie też zobaczyłem, śmiga po jakichś górach, w ogóle, wiesz, już w Ironmany zaczyna się pakować. Ale mi to powiedział wprost, mówi, Kuba, to naprawdę. Pchnęłeś mnie do tego, że wiesz, i wtedy faktycznie się tak poczułem pierwszy raz tak jakoś, wiesz, fajnie, no zbudowało mnie to, że w jakiś sposób wpłynąłem na życie tego ale gościa, brzmi, że co? Teraz wygląda jak naprawdę kozak, no. A powiedz mi, jeszcze wracając do twojej córki, jak to jest być rodzicem na wózku? Czy czujesz czasami na przykład swoje braki, czy czujesz, że jakbyś chodził, to mógłbyś to zrobić jakby lepiej, wiesz? Nie, to nie ma tutaj nic wspólnego, poza tym, wiesz, moja historia ojcostwa też jest tak, wiesz, ja jakby dziecko powstało przed moim wypadkiem, nie? Potem zniknęłem na 2 lata ponad, no tyle trwała moja rehabilitacja, leczenie i nie było mnie. Dodatkowo jeszcze problemy z moją ekspartnerką, ja dziecko tak naprawdę mam już u siebie od 6 lat, też musiałem o to walczyć. Latać, jak to mówią, po sądach i dziwne rzeczy się działy, gdzieś tam wyszarpałem. Nie chcę mówić po prostu, tak, nie mówi się tam źle o, zwłaszcza zresztą, to jest dalej matka mojego dziecka, ja zawsze to powtarzam, to twoja matka, no też się pogubiła gdzieś w życiu, trudno, nie o to chodzi, ale gdzieś tam moje takie, wiesz, to ja mam dopiero od jakiegoś czasu takie odbudowałem w ogóle jakiekolwiek takie lepsze relacje w ogóle z dzieckiem, nie? A dwa, że teraz to ona jest już w takim wieku, że wiesz, no co mi tam da, czy ja chodzę, czy nie chodzę, czy coś, to wiesz, ja mówimy, to jest kobieta dorosła, w lutym 18, wielka baba, też sportowiec, siatkara, wiesz. Tak, ona wysoka, 185 centymetrów. Tak, siatkara i w siatę gra, do szkoły sportowej siatkarskiej tak chodzi. Na mecie? No każdy, we Wrocławiu jak jest, to tylko wiadomo, z wyjazdami to różnie. I jeszcze teraz. Jest do meta na tym? No, przecież to mistrzyni Polski młodziczek, to tam jak byłem w Giżycku, bo to na mistrzostwa tam pojechałem specjalnie, no to nie, no, jest duma. Jest. Duma jest, no, to jest fajne. Mam nadzieję, że tego nie będzie słuchać, bo zaraz piórka urośnie.
Nie, to ja jej nie mogę tego puścić w ogóle, bo ona usłyszy takie różne rzeczy. Puścimy, i może nie rozmawiamy już o mojej córce. Niech usłyszy tyle dobrych rzeczy, więc. Ona wie, masz znaczy, czym się chwalić, inaczej, to się chwali. Ja mam z nią czasami, są takie rozmowy ciężkie, to wiesz, no ale to jest jakby normalne, no rodzic, tak. Dziecko jeszcze dodatkowo tutaj kolejna jakby, no bo to ale nie macie jest mateczka. Pasy, to macie ty sport, ona znaczy, sport? Znaczy, no jest to jakaś, powiedzmy, platforma, choć porozumienia, natomiast wiesz, to jest też, jej się wydaje czasem, że wie lepiej, jest najmądrzejsza i jest taka trochę uparta, no i wiesz, i czasem myśli, że tam stary się wymądrze, no ale ja w tym sporcie siedzę tyle lat już i wiem naprawdę czasem, co mówię. Ja wiem, że to do niej, zresztą wiesz, prędkość dźwięku to jest dość specyficzna tak. sprawa, on różnie hasa, nie? Tak. I moje dziecko po prostu inaczej dźwięk odbiera, do niej dociera, ale... Pół roku. A niektóre rzeczy pewnie dotrą za 10 i nawet lat, nie? Ale ma, wyciąga, bo gdzieś tam dostaje jakieś tam zwrotki. Czyli nic się nie różni ojcostwo na wózku od ojcostwa na nogi. Może inaczej, w tej pierwszej fazie pewnie w jakiś sposób jest, no mamy pewne ograniczenia i pewnie jest to troszeczkę trudniejsze. Albo wymaga pewnych innych rzeczy. Jeszcze też wiesz, no powiedzmy, ja nie miałbym problemu chwycić, wiesz, dzieciątko tutaj, wiesz. No ale próbuję sobie wyobrazić takiego jakiegoś, wiesz, tytrusa, foczkę kompletnego i wiesz, no to faktycznie, no i wiesz. Ale później, no później to już pewnie gdzieś tam, wiesz, byłby ten moment, bo ja jedno z takich rzeczy, które tak trochę, może nie tyle, że żałuję czy coś, ale brakuje mi. Ja uwielbiałem łyżwy. Łyżwy, rolki po prostu, to jakbym dzisiaj ten nagle właśnie miał odzyskać nagle władzę, pierwsze co bym zrobił, to bym chyba jakieś lodowisko na łyżwach. Ja bym poszedł do Lidla. Do Lidla sobie jeżdżę. Wiesz co, poszedł sobie do Lidla i sobie... Sama ściągnąć tak, dokładnie o tym mówię. Spoko, nie? To jest ten, ale ja wiesz miałem co, Kuba, właśnie... mi się wydaje, że akurat to, co ty wszystko tutaj powiedziałeś, to akurat nie ma znaczenia, dlatego jeśli chodzi o ojcostwo, bo jakby kluczowe jest to, że ty chcesz w ogóle, o to chodzi, że ty jesteś zaangażowany. To jest i wydaje mi się, podstawa, że jest wielu ojców sprawnych, którzy w ogóle nie są właśnie, tak zaangażowani też, no. w swoje dzieci i wiesz, i po prostu to jest ta różnica, to nie? To jest ta różnica, a ty sprawność już jakby nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, nie? Co jeszcze mówię? Tak, bo będziemy powoli kończyć, chciałabym się zapytać takie kluczowe pytanie, które zadaję takie, to jest, gdzie cię można spotkać? Jakie jest twoje ulubione miejsce we Wrocławiu? Jakaś może, nie wiem, restauracja, może park, może? Bo ja wbrew pozorom ja jestem nudny. Wbrew pozorom ja jestem nudny, ja się wychasałem za mało lata, wiesz, po tych knajpach za tym barem się tyle lat popracowało i mnie już męczą spędy, jakieś tłumy, więc ja do miasta rzadko, spędy. Nawet właśnie o to chodzi. Nie? Albo na treningu, albo w domu, albo w pracy. Albo jak mkniesz rowerem. Albo jak właśnie przemknę gdzieś rowerem. A ja to sobie tak, wiesz, różnie jeżdżę, nie? Różnie zawsze sobie tam, może inaczej. Jak jadę tak bardziej treningowo, to wyjeżdżam i raczej lecę tutaj na Leśnicę i dalej tam na Mrozów, tutaj dobra trasa na szybką jazdę. Jak chcę tak jeździć, to wiesz, tak pół na pół, to sobie robię, wiesz, na dobrym tempie dojeżdżam do rynku. W rynku, z racji, że mam ten rower siedzący, to można sobie nawet bez problemu do stoliczka podjechać i szybki browarek walnąć. Tam sobie objeżdżam tereny, te wszystkie wybrzeże. Nie mów o browarku, bo wszyscy myślą, że my niepełnosprawni to nie pijemy, nie palimy. A gdzie tam? To my to alkusy dopiero jesteśmy. To nawet nie myślcie. To kurde, nawet nie siadajcie z kulawym do wódki nigdy. Nie siadajcie, ja nie bo nie macie szans, no. Zaraz będziecie się wywracać, a my sobie siedzimy na wózeczku elegancko. No. Piłeś nie jeść. Piłeś nie jeść, no. A czego, Kuba, byś sobie życzył, jeśli chodzi o kwestię niepełnosprawności? Co byś chciał, żeby się zmieniło? W społeczeństwie, albo co byś chciał, żeby było inaczej? Kurde, dużo tego jest z jednej nie strony. Nie rzecz wymień. No nie wiem, nie rozkminiałem tego tak w ten sposób, jakby tak co by się powinno zmienić, żeby było, nie wiem, lepiej? No, bo wszystko się zmienia. No idzie do przodu, no cały czas idzie do przodu. Ja nie mogę powiedzieć, żeby coś się gdzieś tam, no nie odczuwam, wiesz, masz niektóre pytania, które wydaje mi się, że po prostu kompletnie z powodu mojej natury, charakteru i tego wszystkiego nie dotyczą, no. Ja się nad nimi po prostu nawet czasami nie zastanawiam, no bo co, dobra. Powinni zmienić ten przepis, przez który nie mam renty, bo to jest kretyństwo w ogóle, za trzy miesiące. Wiesz co, Kuba, ci powiem, że co jest najfajniejszym właśnie zakończeniem naszej rozmowy? Bardzo mi się w tobie podoba to, że moje pytania ciebie nie dotyczą. To jest naprawdę bardzo fajne, że są właśnie osoby niepełnosprawne, które po prostu są tak niepełnosprawne, że nie za bardzo są niepełnosprawne. Tak, nie wiadomo, po prostu w którą żyją gdzie się zupełnie wpisać, inaczej, nie? Tak, zupełnie inaczej.
inaczej. Niż ktoś tam, by stereotypowo pomyślał. I tam właśnie pomyślał. Są te wszystkie akcje, które tam tworzą, to żeby tam zmniejszać tabu, zmniejszać dystans, a ty za bardzo nie wiesz, o co chodzi, bo ty już dawno złamałeś to tabu, dawno ten dystans zmniejszyłeś. Albo ja nigdy nie myślałem o pewnych rzeczach, że to może być jakieś tabu na przykład też, wiesz, albo jakiś temat nie do poruszenia i to jest ta właśnie... Bardzo się cieszę, że byłeś moim gościem, dlatego że ja bym chciała, żeby ludzie sprawnie spotykali właśnie takie osoby jak ty, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z osobą z niepełnosprawnością. Myślę, że to dużo by zmieniło i otworzyło szeroko głowę. To może czego życzyć więcej takich jak ja? Ja się sklonuję. Właśnie, życzmy wszystkim takich jak ty. Takiego podejścia, tak. Dokładnie tak. Fajnie było, no fajnie się gadało. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Jeśli chcielibyście znaleźć Kubę, to Kuba ma swój fanpage na Facebooku. Jakub Szpak, to jest jego fanpage taki sportowy, a my zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage'u i innych wszystkich naszych social mediów i do następnego. Cześć.